Wiecie, to si jedna sprawa, wiecie, no to Rosja, na przez Rosję Europa jest niszczona. To przez Białoruś. Dlaczego Arabia Saudyjska nie weźmie tych wszystkich ludzi, którzy tu na granicy na Białorusi stoją? Weźcie ich do siebie, to są wasi bracia w wierze. Dlaczego ich nie weźmiecie do siebie? To są wasi bracia w wierze. Dlaczego ich nie weźmiecie? My żeśmy wzięli 10 milionów Ukraińców napadniętych przez Rosję. Dlaczego nie weźmiecie swoich braci w wierze z białoruskiej tej granicy, albo tych, co tam przez ten kanał La Manche przepływają, albo umierają tam na tym Morzu Śródziem? Dlaczego Arabowie sobie ich nie wezmą? Może powinniśmy zrobić tak, żeby ci wszyscy ludzie, którzy walą do Europy, pojechali do Arabii Saudyjskiej. Czemu nie? Czemu nie? Ja mówię, ja nie mam nic do Arabów, prawda? Do Arabii Saudyjskiej. No ale tu nam Arabia Saudyjska chcą, to niech przecież im nikt nie nakazuje chyba trzymać tych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No wiecie, ale nam nikt nie nakazuje od Arabów kupowania ropy. Ropę koniec końców zawsze można gdzieś tam, wiadomo, że Arabia ma tej ropy, tego wszystkiego ma i tak dalej, ale szanowni państwo. A czy przypadkiem, szanowni państwo, czy przypadkiem Orlen nie sprzedał się Arabom? Saudi Aramco przypadkiem? Tutaj przecież to. No, no, no. I witamy w klubie, szanowni państwo. Nie dość, że się sprzedaliśmy Saudi Aramco. Nie wiem, czy to Saudi. Nie chcę mówić, czy to Saudi. Wiemy, że Arabom sprzedaliśmy kawałek Orlenu, Lotosu i tak dalej. Mojego Gdańskiego, szanowni państwo. I Arabowie nam tu grożą paluszkiem, że my nie mamy prawa się bronić chociażby tak finansowo przed tym, co robi Rosja Europie. No, no to, szanowni państwo, na krzywe drzewo koza skacze. Arabowie uważają, że mamy się cieszyć, podwinąć sukienkę, gdy Rosja terroryzuje Europę. Geronimo! 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 Taka jest rzeczywistość. A Kaczyński i Tusk sprzedali, przepraszam, a Kaczyński i Obajtek i Morawiecki, szanowni państwo, i Unia Europejska sprzedali kawał polskich firm budowanych, szanowni państwo, dziesięciolecia Arabom. Ale oni nam tu mówią na arenie międzynarodowej, nas poniżają. My mamy się cieszyć i patrzeć, jak Białoruś, mur musieliśmy wybudować na granicy z Białorusią. Szanowni Państwo, musieliśmy przyjąć 10 milionów Ukraińców, przez Polskę przepłynęło, nie wiem. Polska jest przeludniona, a my mamy się nie bronić przed Rosją, bo Arabowie nam tu grożą palcem. Ja bym w takim razie, Szanowni Państwo, proponował tych wszystkich z tego kanału La Manche tam do tej Arabii wysłać. Do tej Arabii wysłać. Nie chcę ich wszystkich wezmę, że to są ich bracia w wierze. My żeśmy przyjęli biednych ludzi z Ukrainy, kobiety, dzieci. Dlaczego Arabowie ich nie przyjmują? Widzicie? Taka jest rzecz, że po prostu. Mówmy sobie wprost. Na krzywe drzewo koza skacze. Ale teraz o co chodzi? Jeżeli oni to zrobią, okej, okay, robią, to jest ich sprawa. Robią ich, to jest sprawa. To jest sprawa Arabów, prawda? Sprawa Arabów, tak? Nie chcesz, jakby sprzedadzą. I co wtedy będzie? No jeżeli sprzedadzą, no to co kupią? Może złoto. Jest pytanie, bo tutaj nie chodzi teraz o Arabów, tu nie chodzi o Unię Europejską, tu chodzi stricte tylko o finanse i ekonomię i biznes. Szanowni Państwo, według Arabów Europa ma się cieszyć i uśmiechać Rosjanom prosto w gębę, gdy jesteśmy przez nich napadani. No to ci dopiero. No to ci dopiero. W takim razie, co się stanie, jeżeli Arabowie. Ja wam powiem tak, to niech sprzedają. Niech sprzedają. Niech sprzedają te aktywa. Niech sprzedają te aktywa, proszę bardzo. Spoko. Może Europa wreszcie otworzy oczy. Bo wygląda na to, że na Europę można napadać, można wysyłać miliony. Różny, bo przecież na miliony jest, na Europę jest inwazja ze strony hiszpańskiej, to są Arabowie, to są w znacznej części Arabowie, różniści ich pobratyńcy, szanowni państwo, wierzę. Przez Hiszpanię masowo są do nas wysyła inwazja na Hiszpanię, inwazja na Włochy, szanowni państwo, i inwazja przez Białoruś, przez Węgry, prawda? I my nie mamy prawa się bronić, według.
I Rosja narasta, pada, no na krzywe drzewo kozasta. Szanowni Państwo, Europa się rozpada na naszych oczach. Musimy postawić linię. Chcecie sprzedać? To sprzedawajcie. Sprzedawać. To my sobie zaczniemy od Wenezueli kupować. Sprzedawajcie. My zaczniemy od Wenezueli kupować. Sprzedawajcie, proszę bardzo. Proszę bardzo, sprzedawajcie. Nasze bezpieczeństwo jest ważne niż jakieś arabskie srebrniki. Ja wiem, że Brytyjczycy to skorumpowany kraj i oni tam pół kraju Arabom sprzedali i Francuzi. No ale my tutaj mamy ważniejsze rzeczy, bo szanowni Państwo, to, że oni mają, nie wiem, 100 miliardów jakichś europejskich aktywów, wisi mi to i powiewa. Bezpieczeństwo Europy jest ważniejsze mojego biznesu, mojego domu, mojego kraju, mojego narodu, państwa, niż jakieś grymasy jakichś tam Arabów. Szanowni Państwo, wiszą mi i powiewają te Araby. Ważniejsze jest dla mnie moja granica, szanowni Państwo, mój kraj i moje bezpieczeństwo. Arabowie, szanowni Państwo, domagają się, Arabowie z tego punktu widzenia domagają się, aby Europa, krzywe drzewo, była już nie krzywym, a spróchniałym, leżącym, szanowni Państwo, próchnem, w które tylko wejdą korniki i zaraz nas nie będzie. No taka jest rzeczywistość. Tego domagają się Arabowie. No mówmy sobie wprost. To, że Rosja, szanowni Państwo, ma aktywa, że my mamy 300 miliardów aktywów Rosji. Tak, mamy, no prawda. Ale Rosja właściwie na nas napadła. Rakiety rosyjskie latają w Polsce. Czy rozumiemy to wszystko? A Arabowie mówią, że my mamy się cieszyć. Arabowie mówią, że mamy się cieszyć, szanowni Państwo. Podobno Rosjanie masowo wysyłają do nas szpiegów. Do Polski, a my mamy się cieszyć. No o zgrozo, jakieś Araby będą nam mówić, co my mamy robić? Sprzedawajcie. Sprzedawajcie te aktywa. Sprzedawajcie. Zobaczymy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Europą rządzą panienki. Panienki rządzą. I tą panienkę, która chce być elected again. Trzeba ją wykopać. Mężczyźni mają przyjść do władzy. Żaden Arab nie będzie mówił Europejczykowi, co ma robić. Już żeśmy byli niewolnikami Arabów kiedyś. Szanowni Państwo. Nie będzie mi żaden Arab mówił, co ja mam robić. Nein, nein, nein. Szanowni Państwo, ja nic nie mam do Arabów. Żaden Arab mi chyba krzywdy nie zrobił, nie wiem. Szanowni Państwo, ja nic nie mam do Arabów. Ale żeby Arabia Saudyjska 45 tysięcy kilometrów stąd mówiła nam, że my mamy się cieszyć wtedy, gdy, szanowni Państwo, nasza Europa jest rozwalana? A sprzedawajcie. Problem z głowy. Problem z głowy. Problem z głowy. Niech was zeżrą Chińczycy. I tyle. I wtedy wrócicie z podkulonym ogonem. No taka będzie, szanowni Państwo, rzeczywistość. Arabowie wrócą z podkulonym ogonem, ale wtedy to my się inaczej będziemy rozliczać. Wtedy to będzie... W Europie nie ma mężczyzn. Europą rządzą śmieszne panienki. Panienki! Szanowni Państwo, ja nic nie mam do Arabów, ja tam do tej nawet Arabii Saudyjskiej pojechałem na weekend czy tam na dłużej, no teraz to pewnie nie pojadę po tym filmie, teraz pewnie nie pojadę, no nie wiem, no ale widzicie, bo nie ma mężczyzn, szanowni Państwo, bo nie ma mężczyzn, a to Arabowie mogą tak tam mówić, a Europejczyk się boi, Europejczyk to panienka, szanowni Państwo. Która przebiera... No tak, to w danym momencie. Arabowie nas straszą tym, że sprzedadzą aktywa, jak my będziemy dawać się rypać Rosji i napadać. I wysyłać do nas... Arabowie do nas będą wysyłać, szanowni Państwo, tych ludzi, miliony ludzi przez Włochy, Lampedusę, Hiszpanię, razem z Łukaszenką przez Białoruś i tak dalej, przez ten kanał La Manche, inwazja na Europę. A my będziemy się cieszyć. W Europie nie ma mężczyzn. W Europie nie rządzą mężczyźni, szanowni Państwo. Bubki i panienki. Bubki i panienki. Proszę bardzo, sprzedawajcie sobie te aktywa. Sprzedawajcie sobie te aktywa. Proszę bardzo. Te wasze aktywa to jest nic w porównaniu do, szanowni Państwo, tego, ile wszystkie aktywa tej Arabii Saudyjskiej w porównaniu do tego, jakie Polska poczyniła koszty przez od 2022 roku akomodowania tych wszystkich Ukraińców, tego wszystkiego, taniej złotówki, wysokiego oprocentowania, spowolnienia gospodarczego, strachu, emocji, tego wszystkiego, społecznych. Sprzedawajcie sobie, to jest w ogóle nic nie warte.
jest w ogóle nic nie warte te wasze rezerwy. Te wasze rezerwy. Sprzedawajcie, proszę pana. Bardzo fajnie. Euro się osłabi i złotówka będzie mocniejsza. Polacy kupią taniej domy we Włoszech i Hiszpanii. Super! Euro się osłabi i Polacy przestaną wyjeżdżać do Niemiec do pracy. I do Holandii, i do Belgii. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Szanowni Państwo, taka narracja jest na świecie. Taka narracja, że Europa ma się bać Arabów? Arabów? Przed tym, aby bronić się, bo Arabowie mówią, że Europa ma się nie bronić przed ruskimi. Największym krajem na świecie, który nawala wszystkich naokoło. A Polska stała się safe haven dla Białorusinów, dla Ukraińców, dla Gruzinów, Mołdawianów i tak dalej. Wszystkich krajów, których nawala Rosja. Według Arabów mamy się cieszyć i tyle. Oni nie mają wstydu. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.